Musisz, no nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj, nie odpuszczaj. Masz to. Zahaczaj i... Witamy Was na kanale DJ Arachno i jego ptaszniki, w którym, jak już mówiłem na poprzednich filmach, zajmujemy się oblechami różnej maści. Nie wiem czemu, bardzo mi się spodobało to sformułowanie, także będę go używał częściej. W dzisiejszym filmie będzie fascynujący proces... Nie mogę tak pokazywać na YouTubie, ale... Będzie duszno, moi drodzy. Przyszedł do nas samczor. Mamy tu samca Chromatopelma cyaneopubescens. A że mamy samiczkę, która już jest po wylince i myślę, że jest gotowa na przyjęcie takiego oto dżentelmena, także spróbujemy je dopuścić. Co z tego wyjdzie? Nie wiem jeszcze, bo jeszcze nie nagrywaliśmy, to jest tylko wstęp, także wszystko wyjdzie w praniu. Na poprzednim razie, gdzie wyświetla wam się film tutaj, dostałem samcem po prostu w pysk. Wyskoczył mi prosto na twarz. Ludzie do tej pory cisną ze mnie bekę i jestem tego świadom, także zobaczymy, z czego będziecie bekę cisnęli dzisiaj. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu nam subskrypcji, bo ja tam mam licznik, ja go obserwuję i jesteśmy coraz bliżej 14 tysięcy. Możliwe, że jak ten film wejdzie, to już będziemy po, ale to szybko leci. Także zostańcie z nami, zostawcie subika, bo mam jeszcze kilka ważnych informacji, ale to już podczas filmu. Także co? Wjeżdża intro, ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Więc co, moi drodzy, trzeba zacząć od odłowienia naszej samicy, która znajduje się w tym oto terrarium, i to terrarium jest mega zapajęczynowanym terrarium, więc najpierw trzeba sobie tu, słuchajcie, wszystko odgarnąć. O, jak mówiłem, wszystko zapajęczynowane do granic możliwości, gdyż jest to chromka, a chromki mają to do siebie. Teraz koleżankę trzeba będzie wygonić, wiecie? Ja nie wiem, jak ona zareaguje na to, że ja będę ją wyganiał. Nie. No nie. Gdzie ty idziesz tam? No weź, no laska, nie rób lipy. No i się wyczesała. Dobra, to wiesz co, zrobimy inaczej. Zejdź ty na dół, mówię. Ona jest taka dosyć niereformowalna, jeśli o to chodzi, widzę. Do kubeczka zapraszam. Do kubeczka, nie obok. W ten sposób odłowiliśmy już samiczkę. Samiczka idzie na razie na bok. Strasznie niereformowalna. Zapytacie mnie, czemu odławiam samiczkę? Ze względu na to, że osoba mądrzejsza ode mnie podpowiedziała mi, tu cytat: samica poza swoim terrarium już nie jest takim kozakiem i da mu bez problemu. To jest cytat. Taką informację dostałem, więc tego się będę trzymał. Także na razie terrarium nie jest nam potrzebne. To terrarium wraca sobie na swoje miejsce, a my przynosimy pojemnik, w którym no dojdzie do tego aktu miłości. W magiczny sposób, jak to się dzieje na filmach na YouTubie, pojawił się po prostu pojemnik. I w tym pojemniku będziemy dopuszczać nasze chromeczki. Nie wiem, ile to nagrywanie zajmie, nie wiem, ile to potrwa, nie wiem, czy ona będzie chciała, nie wiem, czy on jeszcze jest, czy on już jest napełniony. Także wszystko wyjdzie, moi drodzy. Praniu, samica, samiec, no dzieci z tego mogą być tym razem. W ogóle, korzystając z okazji, chciałbym teraz wszem i wobec powitać razem z wami Marcina, czyli naszego montażystę. Tak, moi drodzy, dorobiliśmy się montażysty. Bardzo serdecznie chciałbym go powitać w naszej pajęczej rodzinie. Także powitajcie Marcina i bardzo ci, Marcin, dziękuję, że zasiliłeś naszą pajęczą rodzinę. Może dzięki temu będę miał trochę więcej czasu dla rodziny. Teraz rodzina. Albo będę grał w gry, no już. To wiesz, no zależnie. Także co, bierzemy naszą samiczkę i wrzucamy ją do tego pojemnika. Dziabdzidom i przeganianie samicy. Dlatego są w tym kubku dziurki, słuchajcie. Te dziurki to są tak fajne rzeczy do przeganiania pająków, że to jest głowa mała. No, uciekaj, laska. No już wychodź. No wyjdź stąd, cholero jedna. No, człowiek się nie wydrze, to pająk nie będzie słuchał. No i cóż. Teraz możecie sobie zobaczyć, jakie to są piękne pająki. Nie wiem, czy widać te kolory. Ja pozwolę sobie wam przyświecić tutaj lampą. Co by nie było. Uwaga, będzie jasno. No i jak wam się podoba samica Chromatopelmy? Piękne niebieskie kolory. Jest dosyć świeżo po wylince. Wylinkę miała ile? Miesiąc temu? Także możecie sobie zobaczyć. Chromeczka, piękne niebieskie kolory. Zielony karapak, ruda dupa. Podobno jak dach zardzewiały, to piwnica wilgotna. Nie wiem, tak słyszałem.
No i dobra, moi drodzy, trzeba tutaj wpuścić pana Samczora. Nie wiem, co nam z tego wyjdzie. Od razu mówię, nie chciałbym sytuacji, że ona po prostu zje Samczora, zanim on ogarnie, że jest tutaj samica. Także tego bym chciał bardzo uniknąć. Co nie zmienia faktu, nie w tą stronę, panie, tylko w tamtą. O, w tamtą stronę masz iść. Tylko, wiecie, no powolutku, żeby wyczaił, że jest samica, zaczął tupać czy coś, bo no, samice chromki potrafią być narwane. No już, schodź tam na dół. Nie tu, tylko tu. O, i teraz sobie idź. O, widzisz. No i teraz się w miarę słuchasz. Teraz możesz iść w dół. Pozwalam ci iść w dół. Nie do pani DJ-owej, tylko w dół. Idź w dół, tam siedzi samica, zaraz ją wyczujesz, nie martw się. Ona, słuchajcie, wczoraj była dosyć konkretnie nakarmiona, także nie powinno być czegoś takiego, że ona jest głodna. Dobra, i w tej pozycji raczej je na razie zostawimy. Samica, samiec, jeden pojemnik, co się może nie udać. No i słuchajcie, mamy dobrą wiadomość, a mianowicie tutaj jest samiczka, a tutaj jest samczyk. I samczyk zaczął drgać i samica też, także no nie wiem, ale coś może z tego wyjdzie. Będą małe bobo. Znowu zostanę dziadkiem. O, samiec zadrżał. Samiec zadrżał, a samica na razie ma w nosie. No kolego, idziesz w złym kierunku. To nie w tą stronę. Nie, to nie w tą stronę. Ja go troszeczkę, słuchajcie, przesunę. Ja go przesunę, żeby szedł w dobrym kierunku chociaż. O, teraz jest na pewno lepiej. Oczywiście przy takich dopuszczeniach koniecznie, moi drodzy, jakiś bambusik i kaczkap. To jest konieczność, nie? Żeby ewentualnie ratować samca, jeśli samica stwierdziłaby, że bardziej zależy jej na kolacji niż na jego bulbusach. Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. O, widzieliście? Samica tupała. Samica zatupała, teraz samiec niech działa. Bo to, że ona zatupała, to jest wielki sukces, słuchajcie, wielki. Wtedy, pamiętasz, Monia, jak dopuszczaliśmy tam samiczkę? No wtedy nie zatupała ani razu, po prostu chciała go zjeść. Także zapraszamy do tego filmu, bo warto zobaczyć, jak DJ dostaje w pysk pająkiem. Ale mamy jakieś oznaki, że ona może być chętna. Wczoraj została porządnie nakarmiona, naprawdę. Ile ty jej wrzuciłaś tych karaczanów? 5, no. No to kurczę, wyżerka jak ta lala, nie? O, samica znowu zatupała. Dawaj, Heniu, no co, nie wiesz, że kurczę samica ci tam tupie? Weź no się ogarnij, stary. No, ruszył. Ja, słuchajcie, już bambusika, kurczę, w asekuracji. Bambusik w asekuracji musi być. Tylko proszę cię, jak już będziesz spieprzał, to nie na twarz, okej? Okay? O, ale fajnie, ona zatupała. Ale on, ale ty, ja, ale ty, no powiem ci, no. Ej, będzie coś z tego. Jednak słuchajcie, to jest prawda, że te chromki nie są takie kozaki, kurczę, jak są poza swoim terrarium. Ja pierdykam, patrz tego, no. Tego się nie spodziewałem. On tupie, ona tupie, wszyscy zadowoleni. Hehe, widzicie? Kolejny tipsik. Dopuszczajcie chromki poza terrarium, wtedy będzie lepiej. Oby się udało. No i asekuracyjnie tutaj bambusik musi być, bo to wiecie, to jest kobieta, kobieta zmienną jest, to nigdy nie wiadomo, co może jej odbić. Ty, no Heniu, ale od dupy strony idziesz, a tam się nie da, tak? To nie zadziała w ten sposób. Najpierw zalicz, a potem możesz iść na kolację, nie? No, no i słuchajcie, no, tylko go nie zjedz, bo cię normalnie zabije. Nie no, nie zabić cię bym nie zabił, ale nie zjadaj mi go, proszę cię, nie bądź taka. Ej, jeśli ta kopulacja się uda, to będzie, no normalnie, sukces nad sukcesami, nie? Sukces nad sukcesami. No. A w ogóle to powiem wam szczerze, że ona przecież unicestwiła nam ile? 3 samców, nie? No, 3 samców. Także, kurczę, powiem wam szczerze, że ojejku, jak się nóżki splatają w miłosnych uściskach. No, działaj. Działaj. Działaj, dawaj ją. Wiem, że wiesz, jak to robić. Nie jesteś z pierwszej łapanki, ziomek, no. No i teraz do góry ją podnieś, tak, o, no, wchodź pod nią. A ja w ogóle to powiem ci szczerze, że powinienem zostać takim komentatorem meczy sportowych, nie? Od razu takie przeprosiny tutaj wszem i wobec dla Marcina, bo wiem, Marcin, że to będzie długi materiał do edytowania, także będziesz miał co robić. No, już jesteś coraz bliżej, tak, no. No i się wycofał. No, będzie coś z tego? Czy ja dam radę odwrócić ci ten pojemnik trochę? No, bo słuchajcie, pani DJ przybiera takie pozy, żeby to wam nagrać, że to jest głowa mała. Bo słuchajcie, wiecie, pani DJ-owa zdrętwieją jej ręce. To będzie po prostu masakra.
ale no, proces kopulacji ptasznika też jest dosyć ciekawy. Nie aż tak ciekawy jak wylinka, którą wam nagrałem i zapraszam do obejrzenia starego materiału. No. Nie mogę łębeczki dawać. No dać radę. Ona jeszcze nie wie jak to jest, ale ty wiem, że dawałeś już wcześniej radę u kogoś innego, także dobrze wiesz co zrobić, no. No, nie, o niech ona tam nie wchodzi, bo on nie będzie miał jak jej sięgnąć. No co ona robi? Ej, na jogę to nie ta klasa, nie? Zapisałaś się na zupełnie inne czynności niż wyginam śmiało ciało. No stary, musisz przejąć troszeczkę inicjatywy z tego co ja widzę. No ale kurczę, ona ten tyłek do góry bierze, on tam nie sięgnie za cholerę. Ja mógłbym na czysto teoretycznie ją trochę przegonić w dół, ale boję się, że ona zje tego samca, nie? Także wiecie, ja wolę aż tak nie ingerować między nich, no bo wiecie jak to jest, jak się człowiek wcina między wódkę a zakąskę. No tak, chciałbym, żeby coś z tego wyszło. A nie tylko, nie była to kolacja, tak? Wolałbym taki uśmiech bąbelków. No i zamarli. Nic z tego na razie nie będzie ze względu na to, że ona weszła, kurczę, tyłkiem na górę. I wiecie, jak ona jest tyłkiem na górę, a pod spodem ma spermatekę i ten tyłek jest w górze, no to jak on tutaj od przodu ma się dostać? Rozrysowałbym to wam, ale nie mam na czym. Słuchajcie, nie wiemy co to jest, ale ja obstawiam, że one po prostu grają teraz w łapki, nie? Bo no dziwnie to wygląda. W ogóle pająki zamarły na dobre 5 minut i tu kompletnie nic się nie działo, tak po prostu stały nieruchomo. Ale ona znowu włazi na górę, tak jakby no chciała mu dać, ale tak nie do końca, że wiesz, no niby cię lubię, możemy zostać przyjaciółmi i znowu to robi. Robi z niego po prostu głupiego, że ogólnie to cię lubię i fajny jesteś chłopak, ale ja tego nie widzę. Nie widzę między nami przyszłości. A w ogóle to co ty mógłbyś mi zaoferować? Ja nie wiem za bardzo co to jest, ale jeśli ona nie zejdzie na ziemię, jakby nieważne jak to brzmi, jeśli nie zejdziesz na ziemię, to nic z tego nie będzie. On latać nie umie. To twój poprzedni partner umiał latać i wleciał mi na ryj. Także jak widzicie, kopulacja może być interesująca, ciekawa, fascynująca. I jaka jeszcze, Czesiu? Wszyscy wiemy. Ona już helicerami coś mieli. Nie wiem, czy to widzicie. Ona już tam mieli helicerami, także albo jej się odwidziało, albo przejrzała na oczy i jej alkohol wyparował. Przecież jak ona by teraz na niego spadła, a on jest taki mikrusek, to z niego za wiele by nie zostało chyba, nie? Ale on się pcha twardo. No dobrze, niech się pcha. On ma ją dźgnąć, a nie ona jego. No dobra, on już zboczył z kierunku. No i mamy, kurczę, wycofkę. Ze względu na to, że samica go robi w konia. Też bym się wycofał, jakby mnie tak w konia robiono. No nie no, w ten sposób to ty nic nie zdziałasz, kolego. Na razie błądzisz po omacku. No dajesz, wsadzie i to i po sprawie. On już na palcach stoi, weź to uchwyć, nie? On już stoi na palcach. To jest tak jak 1,50 m spotyka się z 2-metrową na drinka. I żeby dać jej buziaka, musi wchodzić na krzesło. Może ci coś podstawić, Heniu? Drabiny nie mam, ale mogę mu jakiś pojemniczek na pająki podstawić. No już troszkę lepiej celujesz teraz z tymi nóżkami, a teraz do przodu. Atakuj. Atakuj. Nie no, ona też w gumy leci. No bo weź teraz taki, kurczę, jak on ma się tam dostać? Jak tam zaraz po sufitach będzie biegać? No jak? No na pewno nie na suficie. Jakbyś mi wlazła na sufit, to jedyne bym, co bym powiedział, to... Trzy. Raz, dwa, trzy. I to samo powinien zrobić Heniu w tym momencie. No i uwaga, słuchajcie, chyba będzie baza. Chyba będzie baza. Wsadzaj jej, wsadzaj jej. Wsadzaj, zahaczaj te swoje haki o to. Aj, spadł. Także samica na razie 2-0, nie? A był już tak blisko. Tak blisko. Ja tak na niego liczyłem, nie? Ej, a może by zrobić zakłady bukmacherskie, pani DJ? Co ty myślisz? Będziemy dopuszczać pająki i ludzie będą obstawiali. Wsadzi czy nie wsadzi? Zje go czy nie zje? Ej, to może być dobre. Czuję pismo nosem. Z tego może być dobry biznes. No, o. O, no, kurczę. No. Aj. I samica 3-0. Dawaj. Ej, cała polska terrorystyka, Heniu, na ciebie liczy, nie? Nie spieprz tego, proszę cię. No, aj. W ogóle jak ona helicery wystawiła. Te pazury jadowe, kurczę, są przerażające. Zawsze wzbudzają we mnie lęk, że to może mi się w rękę kiedyś bić. Tak, dementuję, nigdy w życiu nie ukąsił mnie jeszcze żaden ptasznik. O. I mamy kolejne próbę, aj, stary. No i samica chyba w końcu poszła po rozum do głowy i stwierdziła, że no niestety, jak się dobrze na niego nie ustawi, to mu nie da, no bo nie ma opcji, bo on ma za krótkie nóżki ma po prostu.
i on tam nie sięgnie. Za cholerę. No i moi drodzy, nie wiem, które to już jest podejście, ale siedzimy tutaj z panem DJ-ową dosyć długo, a ta samica ewidentnie sobie z niego robi po prostu jaja. To są po prostu jaja. Zamiast się wziąć, dać mu po prostu, nastawić się, powiedzieć bierz, bierz jak swoje, no to sami widzicie. No i znowu do góry, no. Ona jest raczej niepewna tego, co chce zrobić. Bo niby mówię, tu kurczę z jednej strony by chciała, a z drugiej strony tak nie do końca wie. Ty, ja wiem, ona przecież jest dziewicą. Dlatego nie wie, jak to ogarnąć. O, o, a, i nic z tego. No, dawaj, 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 dawaj. Laska, skończył ci się pojemnik. Teraz już nie masz gdzie uciec. No, 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 no. Ona już się nie cofnie, teraz napieraj, stary, napieraj. No dawaj, no stary. Nie wiem, ale mam wrażenie, że lepiej już nie będzie. Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o dopuszczanie pająków, wszystko ładnie, pięknie. Ale żeby ten proces nagrać, to jest jakaś po prostu masakra. No zobaczcie, co on robi. No nie, ona teraz się bokiem do niego odwróci. Słuchajcie, ze względu na to, że to się tak nie uda, ja jednak próbuję ją zgonić na dół. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbuję. Tylko żeby ona go nie zjadła, nie? No, stara, tylko go nie zjedz, ja cię bardzo proszę. Bo to się, słuchajcie, no nie uda się w ten sposób, dopóki ona siedzi na tej ściance. No to teraz widzisz, pani DJ, co zrobiłem? No i ona teraz wychodzi, no nie. Laska, no kurczę, współpracuj. No i widzicie, i teraz będzie ganianie samicy. Idź tam do samca, na ziemię idź. A ty się, Heniu, odwróć. No i teraz będę się z nią ganiał, świetnie. I tam masz samicę, z tamtej strony. No i zaczynamy cały proces od nowa. W związku z tym, że mamy przerwę na reklamy, chciałbym poinformować, że wszyscy nasi wspierający mają informacje na przykład o tym dopuszczaniu dużo wcześniej. Oczywiście również mają dostęp do filmów wcześniej niż cała reszta, także jeśli macie ochotę nas wesprzeć, zapraszamy do przycisku poniżej. Tam macie przycisk wspieraj, także zapraszamy wszystkich, aby wspomóc, żebyśmy mogli dalej tworzyć takie fajne filmy. Także koniec. Po reklamie. No i słuchajcie, teraz już są na ziemi. Także mam nadzieję, że teraz pójdzie to sprawniej i lepiej i ona nie wejdzie na tą ściankę. A jeśli nawet będzie próbowała wejść na tą ściankę, to ja twardo będę próbował ją stopować. Na przykład w ten sposób bambusikiem. O. I zobaczymy, czy to się uda. No i stary, teraz musisz to zrobić. Musisz, no nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj. Masz to. No, zahaczyłeś już? Zahaczaj i... No, no kurde, nie, no czemu? Aha, i teraz znowu w łapki grają, ja pierdykam. Jezus, z tymi pająkami współpraca, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, to jest tragedia. Heniu, nie cofaj się, wierzę w ciebie, stary. Jesteś w stanie to zrobić. No, 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 i teraz zahaczaj o helicery, tak? O, no, 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 dawaj. Ona znowu na ściankę próbuje włazić. Ale było już blisko. Ale było blisko. On ma karabiny nabite. W ogóle nie wiem, czy wiecie, czy nie. No bo teraz na razie tylko drełacha, ale powiem wam też coś fajnego, merytorycznego. Niektóre gatunki ptaszników, zwłaszcza tych naziemnych i z Ameryki, mają tutaj na przednich odnóżach haczyki. I tymi haczykami zahaczają helicery samicy, czyli pazury jadowe. I wtedy tymi nogogłaszczkami z bulbusami na końcu działają. I one tam działają jak taka maszyna szwalnicza, nie? No i dzieje się. Moi drodzy, dzieje się po krótkiej przerwie. Znowu mamy kolejną akcję. No i teraz ja tutaj w bambusika wsadzam, żeby ona się dalej nie cofała. No stary, pomagam ci jak mogę. Teraz już po prostu musisz to zrobić, nie? No i zahaczaj i prawie. No dawaj jeszcze troszkę, no. No i odpuścił. Ja pierdzielę. Naprawdę, moi drodzy, ciężka sprawa z tymi pająkami dzisiaj. Która to już jest próba? Szósta? Siódma? I nadal nic. No ale twardo czekamy. Oho, tak, dawaj stary, ja w ciebie wierzę, proszę cię, no, po prostu to zrób. Ej no stary, ale jak będziesz tak robił, to ona w końcu się wścieknie i cię po prostu zje. Wiem, co mówię, już to widziałem, nie chciałem tego widzieć. To znaczy nie to, że pani DJ mnie pogryzła nocowy, nie, ona po prostu już jednego wszamała. No i ona znowu zaczyna się cofać, no. Jak widać, te pająki nie chcą z nami współpracować, no dawaj Heniu, no, już jesteś tak blisko, no. Prostuj tam kuśpyrki, chociaż jednym ją zahacz. No nie, no kurczę, on jest chyba jakiś niedorobiony. No, trzęsiesz się, a może jemu po prostu alkoholu we krwi brakuje. Dlatego go tak trzęsie i on wcale nie chce. Tylko czeka, aż ona drobnym rzuci. Wiesz, kierowniku, poratuj na piwko.
A ona myśli, że to te kurcze zaloty są. Mi ręka zdrętwieje, pani DJ ręka zdrętwieje, a on dalej nic. Stary, ty nawet prosto nie stoisz. No on jest pod skosem, on nie trafi tam, gdzie ma trafić. On ją w nogę zaradźgnie. Jak taki piesek. Kojarzysz te takie pieski, co wchodzisz do znajomych, a one atakują twoją nogę? To będzie dokładnie ta sama akcja, coś czuję. Zaatakuje jej nogę. O, teraz jesteś prosto, stary. No ta, wycofaj się, pewnie. No pewnie, bo co tam. Jak ja bym się do ciebie tak dobierał, też byś mnie zjadła, prawda? No na pewno. No to się nie dziwię, że one je zjadają. Teraz jesteś prosto, idealnie. No nie, już nie jesteś idealnie. On jest jakiś krzywy. No normalne, że ma wejść pod nią, tak? Tylko, że mógłby się chociaż prosto ustawić, bo on jej naprawdę zaraz zaatakuje nogę, a nie nią. Już jest zahaczony o obydwa helicery. Już jest naprawdę blisko, ale stoi krzywo. Bo nie jest krzywy. Bo on jest pokrzywiony jakiś, nie? No kurczę, zwróć uwagę, że tu jest jej dupa, a on jest w tą stronę. Zaraz naprawdę będzie atak na nogę, nie? A wtedy ona się wścieknie i go zje. Może tak być. No może on też jednak jest prawiczkiem, bo w sumie nie wiem, czy on u Damiana coś działał, czy nie. Może to też jest jego pierwszy raz. Dlatego zabiera się jak pies do jeża. No ale znowu pod kątem w nią wchodzi, to znaczy pod nią wchodzi pod kątem. Źle by to się zestarzało. No nie, no weno, geniu. Telepie się, jakby dostał ataku padaczki. No cholera, stary, jak tak to masz zamiar robić, no to dzieci z tego nie będzie. No co? A uważasz, że z czegoś takiego dzieci mogą wyjść? Mhm, chyba tylnymi drzwiami, z zażenowania. Oj, gdybym ja był pająkiem, to ja bym ci pokazał, Heniu, jak to się robi. Oj! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ona go chce zjeść? Nie wiem. Ale on ją dziabnął, czy ona go dziabnęła? Ty o co tu chodzi? Heniu, co ona ci zrobiła? Heniu. No pogoniła dziada. Ej, ale było coś, czy nie było? Nie wiem teraz. No to co? To się nagrywało. Pani DJ, no to moim zdaniem bierzemy... On teraz już jest przewrażliwiony. Chodź do pudełka. Nic ci nie grozi. On chciał zadzwonić po pomoc. Słuchajcie, na razie to ona próbuje wyjść. Jak sprawdzaliśmy kartę, to ona czyściła sobie, słuchajcie, tak jakby odwłok od spodu. Także tu w zwolnionym tempie po prostu wam puścimy, bo na nagraniu wygląda tak, że on chyba dał radę ją dziabnąć, nie? Ona na razie próbuje nam stąd wyjść i to jest duży problem, bo potrzebuje kaczkapa, pani DJ. Nie mam, mam to. Może być? Może być i to. Awieczko? Nie mam. Nie, no to super. Aha, teraz już masz? No, czy jednak jest wieczko? Super, cieszę się bardzo. Słuchajcie, odławiacie taką samicę. Ciach. I to tyle. O kurde. Powiem wam szczerze, że ta końcówka to były emocje straszne. Na szczęście Heniu przeżył. No i teraz pytanie do wszystkich widzów. Czy wy byście próbowali drugi raz? No bo ona już widać było, że nie jest chętna. Wyczyściła się. Nie wiem co robić. Naprawdę nie mam pojęcia. Także dajcie znać w komentarzach. My wpuszczamy samicę z powrotem do terrarium. Samca z powrotem do pojemnika. A z wami widzimy się w kolejnym filmie. Także dziękujemy wszystkim wspierającym, którzy wyświetlą się tu. A was zachęcamy do wspierania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I muszę ochłonąć po tym, bo emocje jak przy zbieraniu ziemniaków. Trzymajcie się, hej!